Prawdopodobnie jesteśmy już w trzeciej części i pewnie do tej trzeciej części weszliśmy w momencie, kiedy zaczęliśmy mówić o szlakach, albo dopiero teraz zaczynamy. Tak czy siak, witam Was w trzeciej części. W trzeciej części powiem Wam o czymś nowym. Powiem Wam o tym, że do tej pory nie mówiliśmy o parkach narodowych. A w Gorcach mamy taką sytuację, że część Gorców należy do Gorczańskiego Parku Narodowego. W 1927 roku, tak, będzie trochę historii, ale oczywiście tak jak zawsze w opisie do tego filmu będziecie mieli informacje te najważniejsze informacje, które możecie z tego mojego vlogowego bełkotu wyciągnąć. Ludwik Wodzicki, widząc walory Gorców i w ogóle tych masywów, założył 114-hektarowy rezerwat przyrody imienia Władysława Orkana. Potem po wojnie jakieś tam dyrektywy, żeby to chronić i tak dalej, i tak dalej. W 1980 Sejm uchwalił, że w 81 roku powstał rezerwat. On tam miał 5900 ponad hektarów. 5 lat później go o 855 hektarów powiększono. Obecnie ma ponad 6700 hektarów, w przeliczeniu 70,3 km². Główna siedziba znajduje się w Porębie Wielkiej. Tam też możecie zobaczyć Muzeum Gorczańskiego Parku Narodowego. Najważniejszą, jeżeli można byłoby tak powiedzieć, najważniejszym zwierzęciem w Gorczańskim Parku Narodowym jest salamandra plamista. Miałem raz w swoim życiu okazję ją zobaczyć. Niestety nie zobaczycie żadnych zdjęć, bo takowych nie mam. Natomiast jest to właśnie zwierzę związane z Gorczańskim Parkiem Narodowym, ponieważ znajduje się w emblemacie, czy w pieczątce, czy jakbyście w ogóle sobie kupili jakąś naszywkę, to właśnie w tym logo Gorczańskiego Parku Narodowego znajduje się salamandra. I trzeba byłoby powiedzieć jeszcze o dwóch osobach w tej sprawie naszego gorczańskiego rozważania. Pierwszą osobą jest Władysław Orkan, ale nie będę się zbytnio dużo rozpowiadał, a powinienem, bo to jest osoba bardzo ważna dla Gorców, dla górali zagórzańskich, którzy pomieszkują w Gorcach na północ od tego głównego grzbietu. Osoba, która była językoznawcą, która rozsławiła dialekt, czy też można powiedzieć jakiś szczep językowy górali zagórzańskich, o której dużo możecie się dowiedzieć w Orkanówce, która leży w Porębie Wielkiej, która była bardzo uzdolniona pod wieloma względami i pisarskimi, i malarskimi, myślicielstwem, i tak mówiłem jeszcze o rozbudowaniu języka, o właśnie góralski dialekt, o te właśnie wszystkie formy, nieformy pisane i malowane. Także bardzo dużo informacji o samym Władysławie Orkanie wspominanym, czy też w tym momencie uwidacznianym w taki sposób, że wiele szkół, wiele rezerwatów, wiele miejsc jest nazwanych jego imieniem, tak samo schronisko na Turbaczu. O nim samym będzie osobny odcinek. Naprawdę musicie poczekać do momentu, kiedy skończy się koronawirus. Pójdę do Orkanówki, zrobię odpowiedni materiał, żeby Wam to wszystko pokazać i żeby Wam o nim opowiedzieć. Dobra? Tak się umówmy. Tak, nareszcie się doczekaliście. O co chodzi z Polaną Jaworzyna Kamienicka? Co tam się znajduje? O kim mowa? Znajduje się tam kamienna kapliczka. Pewnie spodziewaliście się czegoś więcej, prawda?
Kamienna kapliczka, serio? Kazałeś nam czekać trzy części, żeby powiedzieć o kamiennej kapliczce, ale czyja kapliczka? Kapliczka Bulandy. No fajnie, a kto to jest Bulanda? Bulanda to jest Gorczański, baca, który urodził się w Szczawie, w przysiłku Bulandy, stąd ta nazwa tej kapliczki, ale też przydomek tego pana. Nazywał się Tomasz Chlipała, urodził się w 1830 roku, a zmarł albo w 1912, albo w 1913. Kim był? Z zawodu był pasterzem. No to fajnie. Ilu masz IT pasterzy? Ile osób wypasa owce? Ile razy? Ile sytuacji takich masz? No, dlaczego nam opowiadasz o kimś takim? Ponieważ był to człowiek bardzo mądry, rozważny, mający wielką wiedzę. Ponieważ pamiętajcie, 1830 to są czasy zaborów. Lekarze nie są dostępni dla wszystkich. Są w wielkich miastach. A jeżeli rolnikowi łamie się noga, no to co? Może być kaleką do końca życia? Albo może przyjść taki pan, który wie, jak nastawić kości i człowiek po paru miesiącach wróci do pełnej dyspozycji. Kto to był? Kto to zrobił? Bulanda. Pewnemu proboszczowi choruje bydło. Może ją uśpić. Może stracić dochód. Może stracić zarobek. Po drugie, może stracić ważny punkt dla swojego odżywiania. Swojego, ludzi, którzy pracują dla kościoła. Co zrobić? Czy utraci swoje bydło? Przychodzi Bulanda i leczy je. I uzdrawia. Proboszcz mówi: z łaski Pana Jezusa czynisz te cuda. Dlatego czyń swe praktyki, bo służą one dobru, a nie złu. I Bulanda rozstrzygał spory, pomagał, leczył, radził. Był takim wielkim gorczańskim myślicielem, który miał duży posłuch, który miał poważanie, do którego ludzie przyjeżdżali specjalnie, żeby zasięgać rady i żeby być uzdrowionym. Oczywiście on nie był magikiem, ale był bardzo uzdolniony. Był bardzo mądry. Dążył do wiedzy. I tą wiedzę pożytkował w odpowiedni sposób, żeby ludziom pomagać. Umiera albo w 1912, albo w 1913. Legendy o nim, bo oczywiście obrósł w wielkie legendy, że dożył z sędziwego wieku, czyli 100 lat i tak dalej, i tak dalej. Gdy czuł, że nas chodzi kres jego, zaprosił gości, obsługiwał gości na wieczerzy, wstał, wyszedł przed dom, podziękował słońcu, że na niego świeciło, podziękował księżycowi, że mu przyświecało w nocy, podziękował wiatrowi, że zawiewał na niego lekkim orzeźwieniem, podziękował rzece ostatecznie, że razem z sumem do niego mówiła, a potem wrócił, podszedł do swoich kochanych gości i powiedział im: moi kochani, mój czas właśnie nadszedł, odtąd mnie już nie zobaczycie, żegnajcie. Poszedł do swojej świetlicy i w nocy zmarł. Miał albo 82, albo 83 lata. Czego nas uczy ta historia? Czego nas uczy ta historia, czego nas uczą wiele takich historii? Uczy nas tego, że mamy ludzi, którzy żyli kiedyś, którzy dążyli do wiedzy, którzy dążyli do czegoś ponad fakt. Nie zostali tu wszyscy omówieni. Przecież Łopuszna to również miejsce wielkich myślicieli, księdza Józefa Tischnera, człowieka, który chodził po tych górach, który je zna. To również miejsce, gdzie swój dwór mieli Tetmajerowie. Też wielcy, światli ludzie.
wszyscy ci ludzie, każdy z tych ludzi, którzy został tutaj opowiedziany, może poza Kolbę i tą dziewczynką, to ludzie, którzy czerpali swoją siłę, którzy czerpali swojego ducha, którzy czerpali to wszystkie siły do życia, nie w tym, co przyziemne, nie w telefonie, nie na targach, nie na halach targowych, nie na pospólstwie, nie dzisiaj byśmy powiedzieli w internecie, szukali siły w górach. Gdy opadnie koronawirus, mam nadzieję, że wielu z was pójdzie w góry. Nie po to, żeby zdobywać wielkie szczyty. Nie po to, żeby pójść, bo nas rodzice zmuszają. Nie po to, żeby odetchnąć. Ale żebyście zasmakowali, czym jest prawdziwy smak gór. Czym jest prawdziwa woń szczytów. Czym jest trud włożony w to, żeby te szczyty zdobyć. I jakie rzeczy możecie uzyskać. Brzmi górnolotnie. Brzmi nudno. No przecież mamy wielkich youtuberów, lepiej ich oglądać, oczywiście. Ale wielcy youtuberzy kiedyś przeminą. Wielcy youtuberzy w końcu wykończą się, przyjdą po nich kolejni. A góry były, są i pozostaną. Czerpana z natury siła była, jest i będzie dla was dostępna. Zawsze, zawsze możecie po nią iść. I nie myślcie o tym, że to jest takie głupie gadanie, takie wydziwia, ma mało subów, więc jakoś spróbuję was zachęcić. Ja to przeżyłem. Ja dzisiaj z całą świadomością i odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że warto w góry iść, warto chodzić, warto odkrywać. Mogą wam to samo powiedzieć Flerek, słyszeliście, byliście u niego na kanale, słyszeliście, jak sobie chwalił tą trasę. Jest Magiczny Karp, jest Krzysiu Szabarkiewicz. Byli też kiedyś ksiądz Andrzej. Wiele osób, które zachwalało sobie to, że poszło w trasę. Nie, że poszło ze mną, tylko że naturą umieli odzyskać siły. Umieli stworzyć sobie takie życie, że zawsze mogli do tego wrócić. Bo to, co w naturze, jest pierwotne. Człowiek rozwijając się wyszedł z natury, ale o tej naturze nie powinien zapomnieć. Tego wam życzę. Odkryjcie w naturze siłę i z niej czerpajcie radość, szczęście, miłość, największe cechy, waszą przyjaźń do ludzi, do świata. Widzimy się w kolejnym vlogu. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem na koniec, ale musiałem to powiedzieć, bo tak czuję. Nie, bo muszę. Nikt mi za to nie płaci. Stąd dla was. Nie bądź zegarkiem, podziel się lajkiem i nie bądź nubem, poczęstuj mnie subem.